Witajcie kochani na kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem ubraniowym, ciuszki. Jak zwał, tak zwał. W każdym razie to będą... Wybrałam trzy sklepy dzisiaj na ten dzisiejszy filmik. Oczywiście to nie są jedyne sklepy, w których się zaopatrzamy, jeżeli chodzi o ubrania, ale wybrałam te sklepy trzy, bo je najczęściej... Najbardziej lubimy ubrania stamtąd, najczęściej nosimy, są naszym zdaniem najwygodniejsze, najbardziej godne polecenia, bo mają dobre materiały, bo się z nimi nic nie dzieje, jeżeli wiecie, nie ma czegoś takiego, że zabarwią Wam, zafarbują, czy coś w tym stylu, czy się mechacą. Są wygodne, tak jak powiedziałam, i co mi się na przykład bardzo podoba, że jeżeli chodzi akurat o te trzy sklepy, to ciuszki, które Wam zaprezentuję i nie tylko, również które te sklepy mają w swoim asortymencie, są eleganckie, wyglądamy w nich zawsze kobieco, podkreślają sylwetkę, a z drugiej strony potrafią zakamuflować to, co byśmy chcieli, wiecie, no ukryć po prostu. Wiadomo, że każda kobieta coś tam w sobie znajdzie. Czasami zupełnie bezpodstawnie, no ale z nami już tak jest. Na pierwszy tutaj plan pokażę Wam, to jest tuniczka w nietoperza tak zwanego. Dosyć długa, z długim rękawem. Czekajcie, o, z takim pewnym ściągaczem. Na dole też jest ściągacz i z tyłu z taką łezką. Jest to tunika z bardzo fajnego, takiego mięsistego materiału, delikatnego, lekko opływającego, więc fajnie może tuszować na przykład, wiecie, no ciut bardziej wystający brzuszek czy coś takiego. A z drugiej strony, mimo że jest z tego wzoru nietoperza, z tego kroju, to mimo wszystko nadal podkreśla sylwetkę, ładnie zaznacza właśnie kobiece kształty. Fajnie wygląda z jeansami, rurkami na przykład jakimiś, czy z takimi, wiecie, dość dobrze dopasowanymi rurkami. I jest to sklep Eidos Fashion. Ja Wam wszystkie sklepy... Adresy tych sklepów podlinkuję pod tym filmikiem, bo jeżeli chodzi na przykład o Eidos Fashion, to oni sprzedają swój asortyment stacjonarnie, ale jest też strona internetowa. Także tak, dobrze, to teraz drugi, akurat też z Eidosa pod ręką miałam. To jest swetrowa tunika, również takie ma takie rękawy trochę, ale już mniejsze, nietoperza. I ona ma taki bardzo fajny, cieplutki golfik. Jest to tuniczka taka no, typowo na teraz, bo jest bardzo cieplutka, z takiej fajnej, no, dającej ciepło dzianinki. Kolor taki, wiecie, wdzięczny popiel, który no, z łatwością zostawicie z każdym, że tak powiem, dołem, obojętnie czy to będą białe spodnie, czy to będzie czarny, jak na przykład jakieś rurki, czy białe, czy no nawet jakiś inny kolor. I co? Ciepła, tak jak powiedziałam, dobrze podkreślająca sylwetkę, a z drugiej strony też bardzo wygodna, no bo o wygodę wiadomo, tylko to jest bardzo ważne. Dobrze. I to też jest. To też jest Eidos. To jest taka, być co? Marynareczko ramoneska. O, bo ona jest taka ramoneska, ale nie ze skórki, jak widać, tylko z takiego fajnego materiału. Też. O. Mam nadzieję, że to widzicie. Granatowa. Bardzo fajnie. O. Bardzo fajnie. Jest dosyć ciepła. Z takim fajnym tu zameczkiem. To też jest Eidos Fashion.
dosyć ciepła, ale również nadaje się, na przykład ja lubię nosić latem, wiecie, w chłodniejszy wieczór, na bluzkę z krótkim rękawem narzucić, czy na przykład na jakąś tam bluzkę na ramku. Także można ją równie dobrze ubrać teraz, jak i później. O, teraz już jest coś innego. Tu mam taką fajną też dzianinową tuniczkę z takimi dwiema fajnymi kieszeniami ze skórki. O, z długim rękawem, również z fajnym takim dłuższym golfem, który można bardzo fajnie wywinąć. Jest to sklep pauza.pl. To jest sklep internetowy. Odzież kupujecie tam tylko przez internet. Oni nie mają jak na razie stacjonarnie punktu żadnego. My tam mamy kilka rzeczy stamtąd. No, dziś Wam pokażę tylko tą tuniczkę dzianinową, ale mamy też bluzeczki, tak? I ja mam taką fajną tunikę na lato, ale to Wam pokażę kiedy indziej, jak przyjdzie lato. Także tak. Dobrej jakości materiały, wygodna jest bardzo. I znowu, mimo ona jest dosyć taka, wygląda na dosyć taką oversize'ową, ale gdy ją ubierzecie, to bardzo fajnie figura w niej jest podkreślona, a mimo to, wiecie, no nie czujecie, że Wam gdzieś tam przyciasno, czy coś w tym stylu, nadal macie tą swobodę. Materiał dobrej jakości, nic się z nim nie dzieje, nie mamy, jeżeli chodzi o tam zabarwienia, to wiecie, no nie farbują nam te ciuszki. Także ten sklep też Wam podlinkuję. Co jeszcze? Co mam jeszcze? Jeden z Eidosa mi się zakupił, bo chciałam w miarę tak po kolei. Taka bluza, bardzo ją lubię. Jasna, o widzicie? Z takimi bardzo ładnymi tutaj kieszonkami. O, tak. I z taką fajną, tu bardzo ładnie wygląda tutaj przy szyi, przy dekolcie, takie patki. Rękawek. To jest bluza z Eidos Fashion. Taka kremowa. I ja tą bluzę noszę i jesienią, nawet na golf, czy tam no na coś, wiecie, na dłuższy rękaw już taki, żeby mi było cieplej. Ale bardzo też ją lubię wiosną i latem ubierać, bo jest bardzo milutka. Bardzo fajny materiał i tak jak mówię, no fajnie, fajnie się w tych ciuszkach wygląda. Zresztą tak samo jeżeli chodzi o pauzę, to też mi się właśnie to podoba w tych dwóch sklepach, że cały czas, bo to jest typowo sportowa tutaj bluza i tak samo ta tuniczka z pauzy, no ta, to taki bardziej niby look sportowy, ale pomimo to nadal wyglądamy kobieco, mamy te kształty podkreślone, dla mnie jest ważne, jeżeli chodzi o ciuchy, kupowanie ciuchów, to wiecie, jeżeli kupuję na przykład dres, to nie chcę się w nim czuć jak typowo w jakimś rozciągniętym mega dresie i tak, no ja bym się źle czuła. Ja lubię, jeżeli ciuch, nawet jeżeli to jest dres sportowy, to nadal podkreśla moją sylwetkę, moje jakieś tam atuty i no i był w miarę możliwości takim strojem kobiecym i no nie, jeżeli chodzi o dres, to nie możemy powiedzieć eleganckim, ale podkreślał tą kobiecość. Dobrze, teraz przechodzę do dwóch rzeczy, bo na dzisiaj takie, mówię, te cieplejsze wybrałam z Gatty. Gattę myślę wszyscy znają. Gatta jako taka zasłynęła najbardziej z rajstop, z pończoch, później z leggingsów, jeżeli się nie mylę, z bielizny, ale później wprowadziła do swojego asortymentu również odzież. I bardzo fajnie, bo jeżeli chodzi o Gattę, to jest to odzież bardzo dobrej jakości. Wysokiej jakości mają materiały, z którego szyją swoje ubrania. Tutaj mam między innymi taki golfik czarny,
bardzo dopasowany, z takimi paskami beżowymi. Świetnie, słuchajcie, niby taki zwyczajny golfik z beżowymi paskami, ale super wygląda na... Super wygląda Wasza talia w tym golfiku. Bardzo podkreśla talię. Tutaj bardzo fajnie zwęża ramiona. Co jeszcze? Przez to, że ma tak fajny materiał i ta kolorystyka, ta czerń z tym, z tymi beżowymi paseczkami, super i łatwo go zestawicie do spódniczki jakiejś, czy to beżowej, czy czarnej. Mi się tak najlepiej podoba beżowy dół albo czarny dół i wtedy ten golf, albo na przykład ja mam takie fajne, mówię na nie, kawowe spodnie z Eidosa i wtedy właśnie ubieram ten golf z Gatty i to tak fajnie, wiecie, się komponuje z stylistyką koloru. Tak jak mówię, naprawdę Gatta ma bardzo dobre jakościowo materiały, nic się z nimi nie dzieje, po praniu się nic z nimi nie dzieje, nie mechacą się, my mamy bardzo długo już te ciuszki, ten golf i rzecz, którą Wam za chwilę pokażę, no to 4-5 lat mają na pewno. Do tej pory je nosimy niezmiennie i no naprawdę nic się z nimi nie dzieje. Także super. Uważam, że no ja je mogę z czystym sercem Wam polecić. Te trzy firmy. I tutaj jeszcze jedna rzecz. To jest bluza. Niby taka, wiecie, zwyczajna bluza z taką różową tu lamówką. I tutaj tą lamówkę ma również przez rękawki, dopasowana, streczowa, niby taka zwyczajna. Ona jest czarna, a tutaj tak trochę wygląda jak granatowa, ale nie, tak naprawdę jest czarna. Również z Gatty. Bardzo ją lubię. Jest mega wygodna, mimo że jest elastyczna i streczowa, ale wiecie co, nie ma czegoś takiego, że za mocno jest, no, że za mocno nam opina sylwetkę. Jest wygodna. Mimo że jest bluzą, to bardzo fajnie się w niej wygląda w różnych wersjach stylizacji. Ona równie dobrze może być wystylizowana na typowo sportowo. Jak ubierzecie sportowe buty, sportowe spodnie do niej, świetnie będzie wyglądała, ale równie dobrze będzie wyglądała, jeżeli ubierzecie ją do spódniczki ołówkowej, czy nawet jakiejś falbaniastej. Jeżeli bierzecie ją do spodni takich bardziej eleganckich, wiecie, do tego jakąś szpileczkę, też będzie świetnie wyglądała. Także tak. Jeżeli chodzi o ciuszki na dzisiaj, to wszystko, tak jak mówię, te sklepy, czyli Gatte, Eidos Fashion i sklep pauza.pl Wam podlinkuję wszystkie pod tym filmem. Bo jeżeli chodzi o Gatte, to chyba my większość zamawiałyśmy przez internet, ale też Gatte mieliśmy w Bydgoszczy, jak mieszkaliśmy w Bydgoszczy, to w Focusie, w galerii Focus Mall, tam też była Gatta, ale czy tak na przykład ten golf i tą bluzę zamawialiśmy przez internet i takie bluzki na lato, które Wam kiedyś również zaprezentuję, też były zamawiane przez internet. Sklep pauza.pl, to tak jak mówię, oni na razie nie mają punktu stacjonarnego, więc też tylko zamawiamy tam przez internet. Eidos Fashion to różnie. Większość zakupiliśmy stacjonarnie. Też w galerii Focus Mall, bo tam jest w Bydgoszczu punkt stacjonarny Eidosa. Dobrze, kochani. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten filmik, te ciuszki, które Wam tutaj zaprezentowałam. Tak jak mówię, wybrałam te trzy firmy, dlatego, bo z czystym sercem mogę Wam je polecić, bo jesteśmy z nich bardzo zadowolone. Co nie znaczy, że wiecie, no nie kupujemy w innych sklepach, bo tak jak widzieliście w poprzednich filmikach, miałam również sweterki z Mojito, mam również takie różne bluzki na lato z mamą z Mojito, także no to nie jest tak, że tylko te sklepy i nic więcej się nie znajdzie w naszej szafie, czy tam w moich filmikach nie będzie więcej, wiecie, innych firm. Po prostu te
Tak wybrałam na teraz, ze względu na to, że mamy jeszcze no, tą końcówkę zimy. Mam nadzieję, że końcówkę, że już niedługo przyjdzie ta taka wyczekana przeze mnie wiosna. Dlatego wybrałam te cieplejsze ciuszki i co? I dlatego właśnie te trzy filmy chciałabym na teraz zaprezentować. Dobrze, kochani, ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Pa, pa!